Witam was bardzo serdecznie, ja jestem Mistrzu, a to kolejny odcinek z mojej serii Złote Czasy World of Tanks WoT Classic 070. Dziwne, że nie słychać odliczania, ale zrobiłem to, co wielokrotnie zapominałem, czyli alternatywny zestaw kolorów został już ustawiony. Tym razem ponownie IS-7, ale na fiordach, których jeszcze chyba wam nie pokazywałem. Losowanie jest dosyć niecodzienne, ponieważ patrzcie ile szóstek, ile w nich art jest. Jeszcze piątki też. Ale nawet ta najsłabsza arta, powiedzmy drugiego poziomu Bizon, może dziesiątce zrobić sporo. Zdecydowanie. Obiekt 212 na szóstym tierze był. My mamy w swojej drużynie trzy, tak? Nie, jeden, bo to on siódmego poziomu był. Tak czy siak widzimy kartofle w przeciwnej drużynie, T-34, T-54, ISA-7 także. Dread Panther i KW-3 są pomijalne, Tiger tak samo. U nas takich ciekawszych pojazdów, no kiedyś obiekt 704 robił robotę. IS-4 też mi pomoże. Jedna dziesiątka jak widzicie, dwie dziewiątki, kilka ósemek, siódemki, szóstki, jeszcze piątka jedna właściwie, IS-7. Trudne to będzie, ale... No, zgąskowałem go tylko. Czemu ja się nie kontuję? Tego akurat nie wiem. Już arta nam poległa. Chyba to będzie SU-14. Ale nie wiem. Bo jeden obiekt siódmego poziomu, jeden szóstego, więc nie pamiętam, który to który. Pięknie weszło. Już wiem. Albo i nie, dobra. Walczymy, ja tu dostaję niezłe łupnie, już go powinienem rozwalić. Pięknie go rozwaliłem. Teraz się wystawiam na Tigera, ale on mnie nawet z boku nie przebije bez Golda. Niech sobie próbuje. O, piękny strzał będzie, uwaga. Weszło. Za ostro tu gram, zaraz zostanę pokarany. Powinienem na przypychacz pojechać, na banana, bo wtedy też był chociaż inny. No ale jakoś tak ostro jadę. A, wiem dlaczego. Żeby arty nie miały na mnie bicia, to ja powinienem pojechać w prawo na górę, jeżeli tam był przejazd, a nie tutaj. Coś próbować. O, już tam ktoś był. No bo tu raczej nie przetrwam kanonady. Pięciu art, chociaż było ich siedem początkowo. O, nasz... jednego z naszych uszkodził, ale może przez przypadek. Strzelaj, skończ. Jest zniszczona arta. No kiedyś zniszczenie arty było ważniejsze niż zniszczenie jakiegoś lighta, zdecydowanie. Mimo, że nawet czołgu ciężkiego. Kasujemy arty, trzy zostały. Ja bym chciał tamtą artę. Pięknie, zniszczyłem. Teraz, kto to jest? Kartofel. Myślę, że jak dobrze poceruję, to przebiję go, nawet bez Golda. Ale chyba heki załaduje, jednak nie. Widzicie boczek. Jak jest skontowany w boczek, walicie i tam chyba 220-230 wystarcza. Także super. Oczywiście nie dla niego. No kiedyś to byśmy go nie przebili, a teraz mamy wiedzę. To nawet korzystając z aktualnych tych, to go przebijamy. Muszę go objechać, nie ma szans. On mnie wtedy pewnie przebije. O, nie wiem kto mnie walnął, czy to mój. Powinienem kasować artę. Kasuj! Niestety nie zdążyłem. O, teraz boczek. Powinien być. Pięknie weszło. Nie, on mnie nie ma szans przebić, jeżeli mnie nie objedzie. To ja mogę się z nim pobawić. Chyba mi teraz nie zadał uszkodzeń. Mój mnie wali, nie wiem po co. Boczek. Pięknie. No, kiedyś byście tak nie postrzelali, bo byście nie wiedzieli, jak go przebić. T-34, niezłe działo. Ten boczek. Oj, niestety. Taran więc i objazd. Może jakiś ciekawy wynik nakręcę. Chociaż moi mnie chyba uprzedzą. Jakbym go objechał, już bym go zniszczył, więc nie powinienem cudować. Nie wiem, co się stało. Chyba mój go zniszczył. T-34 jest moja. Uwaga. Pyk, pięknie odbiła się ode mnie też. I zostaje KW-3. Koniec. Wynik mój najlepszy. Bitwa szybciutka, jak na tamte czasy, bo niecałe 5 minut. Zniszczyłem czterech przeciwników, expa 1500, kredytów zarobionych ponad 55, naprawa ponad 10 000.
Tak, te 4 kile to obiekt 212, chyba siódemka. T34, dziewiątka, S51, szóstka i S70. Zadane obrażenia Kartoflowi i Tigerowi, czyli tak, zniszczył go mój IS-4, chyba mi pomógł. No i wykryty. Tiger, 12 strzałów oddanych, 12 w celu, czyli no celność była pięknie otrzymanych, 7. Ile z nich weszło z tych strzałów? Myślę, że 8 około. No i to wszystko. Na pewno nie zgadniecie, kto będzie bohaterem kolejnego odcinka. Macie niewiele szans, niewiele procent szans na zgadnięcie. Ale próbujcie. Tymczasem myślę, że wam się podobało. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, łapkujcie. Ja byłem Mistrzu i się z wami żegnam. Cześć!